Konwencji Bezpartyjnych Samorządowców witamy kolejnego kandydata do Senatu z okręgu takiego częściowo osiedleckiego, można powiedzieć, bo to jest Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Węgrów. Pan Zbigniew Widelski, osoba doświadczona, jeśli chodzi o pracę z prawem, bo to były sędzia, obecnie prawnik. No i to jest ważne podkreślenie, pan jest jedynym kandydatem opozycji w swoim okręgu. Jest to specyficzna sytuacja, ale myślę, że wszystko zależy od tego, czy opozycja zrozumie, jaką ma szansę. Bo ma dużą szansę, jeśli się zmobilizuje i będzie chciała mieć swojego kandydata z opozycji jako senatora, no to nic innego nie pozostaje, jak tylko głosować na tego kandydata, prawda? Skreślać tą krateczkę, żeby wybrano tego kandydata. Natomiast może o tyle jest specyficzny ten teren, jest inny niż Warszawa, gdzie myślę, że nie bałbym się w ogóle wtedy nie czułbym żadnego zagrożenia, prawda, bo jest tu inna struktura głosowania. Tam jest teren bardziej pisowski, więc na pewno będzie takie lobby pisowskie, które będzie działało przeciwko mnie, ale myślę, że sobie z tym poradzimy, bo w tej chwili zauważyłem taką tendencję, szczególnie wśród młodszej grupy społeczeństwa, takiej do 40 lat, że odsuwają się od PiS-u, że właśnie widzą tutaj szansę. Nawet dzisiaj byłem, powiem szczerze, na targu, rozdawałem ulotki, rozmawiałem z ludźmi i pytanie było, czy jestem, prawda, z PiS-u. Jeśli nie, no to tak, proszę pana, to będziemy głosować. Proszę bardzo, bierzemy ulotki i będziemy na pana głosować. Także wszystko zależy od tego, jak się zmobilizuje opozycja. No właśnie, a wracając do dzisiejszej konwencji, jak pan odbiera to wydarzenie? Powiało trochę optymizmem? Jest wiara i chęć? Oczywiście. Ja wchodzę po raz pierwszy do polityki, bo nigdy nie byłem politykiem, zawsze byłem prawnikiem, teraz jestem adwokatem już 38 lat od czasu, jak odszedłem z sądu. Ale powiem, że jestem zauroczony, a szczególnie dzisiejszym tutaj zgromadzeniem. Tak jak już mówiłem, na tej sali serca wszystkich, którzy tam byli, biły w jednym rytmie. Normalna Polska i to jest bardzo ważne i z tego się cieszę i znalazłem się tam, gdzie powinienem się znaleźć już dawno, prawda, i cieszę się, że mogę tu z wami być, że mogę również razem z wami walczyć o tą normalną Polskę. Cóż, także jeżeli wam też zależy na normalnej Polsce i na tym, żeby w naszym Senacie zasiadali prawnicy, a nie ludzie, którzy mają jakieś urzędnicze wykształcenie albo nie do końca merytoryczne, tylko to byli fachowcy, którzy naprawdę na co dzień pracują z prawem, wiedzą, co jest do zmiany w tym prawie i co jest do zrobienia. Głosujcie na senatora Zbigniewa Widelskiego, bo to jest jedyny kandydat opozycji w swoim okręgu i naprawdę tu jest niepowtarzalna szansa na to, żeby ten jeden mandat opozycji zdobyć. Jeśli mogę dodać jedno zdanie. Mój przyjaciel Krzysztof Kwiatkowski, senator aktualny, który jest przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, no widzi mnie w tej komisji, kiedy żeśmy się spotkali i popierał mnie, powiedział, że no bardzo chcę, żebym ja do tego Senatu się dostał, żebym z nim współpracował, bo się od dawna znamy, wiemy, jakie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o pracę zawodową i doświadczenia, jeśli chodzi o konstytucjonalizm i w ogóle o prawo. Więc myślę, że jak się uda, to będziemy team tworzyć taki zgrany i będziemy razem współpracować w Komisji Ustawodawczej. Jestem za tym, żeby przede wszystkim uporządkować to, co już mówiłem. Ten anachronizm, który w tej Polsce występuje, na 27 państw teraz Unii Europejskiej, bo odeszła Wielka Brytania, 26 nie ma połączonego Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. To jest w ogóle jedno państwo, Polska ma to połączone. To jest niemożliwe, żeby jeden człowiek i ścigał, i karał. Bo to rodzi właśnie tak, już spotkaliśmy się wielokrotnie, różne przypadki takie, że wiele spraw się na dzisiaj nie zakończyło. Potrzebna jest specjalna komisja, nie sejmowa, tylko komisja, która, specjalny wydział w Prokuraturze Generalnej, który zajmie się wyjaśnieniem tych czarnych, różnych spraw niewyjaśnionych do dzisiaj. Idę za Kukizem też. Uważam, że już dawno, żeby uprościć procedury sądowe, powinniśmy mieć sędziów pokoju, bo sędziowie pokoju wiele spraw załatwiliby właśnie upraszczając procedury sądowe, a jednocześnie ludzie mieliby łatwiejszy dostęp do sądu, nie przechodziliby przez te wszystkie formalizmy, tylko przyszliby raz do sądu i załatwili swoją sprawę, jeśli by mieli taką wolę i chęć. Cóż, takich ludzi nam potrzeba w Senacie, bez dwóch zdań. Zachęcam wszystkich do głosowania 15 października, druga krateczka na liście senackiej, Zbigniew Widelski, jedyny kandydat opozycji w okręgu w Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Węgrów. Zachęcam wszystkich, pozdrawiam. Dziękuję państwu.